Witajcie, kochani. Dzisiaj czwarte i ostatnie nasze spotkanie przygotowujące nas do zesłania Ducha Świętego, bo święto zesłania Ducha Świętego jest już za tydzień. Koszula od Ducha Świętego jest. Kto nie wie, o co chodzi, niech sięgnie do pierwszego odcinka sprzed paru tygodni i tam się wszystkiego dowie. Zresztą zapraszam do tych wcześniejszych odcinków, bo nie powtarzam materiału, nie będę się odwoływał za bardzo do nich. Nie są bardzo długie, zachęcam, jeśli ktoś zechce. Dzisiaj w tym ostatnim odcinku będę mówił o oczekiwaniach. O tym, czego oczekujemy i czego możemy się spodziewać od Ducha Świętego. Żeby mogło do tego dojść, sięgnijmy do Bożego Słowa, do mojej kolorowej Biblii. I do opisu zesłania Ducha Świętego. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, pisze święty Łukasz Ewangelista, który też jest autorem Dziejów Apostolskich, byli wszyscy w tym samym miejscu. Nagle rozległ się z nieba szum, jakby gwałtownie wiejącego wiatru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Zobaczyli też języki podobne do ognia. Rozdzielały się one i na każdym z nich spoczął jeden. Wszystkich napełnił Duch Święty. Zaczęli mówić różnymi językami, tak jak im Duch pozwalał się wypowiadać. Przebywali wtedy w Jeruzalem mieszkańcy Judei i pobożni Żydzi ze wszystkich krajów świata. Kiedy usłyszeli ten szum, zebrali się tłumnie. Zdumieli się, gdyż każdy z nich słyszał, że przemawiają jego własną mową. Tutaj Łukasz wylicza te wszystkie części świata, z których oni przybyli. I pisze dalej, wszyscy byli tym zaskoczeni i nie wiedzieli, co myśleć. Dlatego pytali jeden drugiego, co to znaczy. Inni jednak drwili, mówiąc, upili się młodym winem. Jak słyszymy, to wydarzenie nie było takim błahym wydarzeniem. To nie było coś, co wydarzyło się gdzieś na obrzeżach Jerozolimy i mało i tylko dowiedziały się o tym osoby zainteresowane. Tak często się działo w posłudze Pana Jezusa. Że chociaż Pan Jezus szybko stał się osobą publiczną, nauczał, przyciągał tłumy, ludzie chodzili za Nim całymi miejscowościami, w tysiące po prostu, szukając uzdrowienia, szukając nauki, szukając pociechy, ale On i tak czasami brał uczniów najbliższych na bok i nauczał ich rzeczy najważniejszych. Jakby ludzie szukali znaków, cudów, szukali nauki, szukali pociechy, szukali uzdrowienia. Ale całe sedno działalności Pana Jezusa zostało jakby wyjawione tylko niektórym. W przypadku Ducha Świętego, czyli jakby spełnienia tej obietnicy Ojca dla całego świata, jest inaczej. Jest to tak głośne i spektakularne wydarzenie, że zbiega się całe miasto. Jerozolima nie była małym miejscem. Czyli ten szum z nieba, ten huk, musiał być potężny. Niektórzy mówią, że mieszkańcy Jerozolimy mogli doświadczyć tego, co się nazywa otwartym niebem. Czyli na chwilę otwarło się niebo i usłyszeli ten dźwięk uwielbienia, które ma miejsce w niebie. Ten szum wielu wód, o którym mówią obrazy z Apokalipsy, czy chyba z Księgi Daniela. Ale nie o tym dzisiaj. Tak? Czyli Duch Święty przychodzi spektakularnie. Przychodzi i daje konkretne dary. Tak? Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. My tam mniej więcej wyliczamy 120 osób obecnych w czasie tej modlitwy. Oni trwali przez tygodnie w jedności, na modlitwie, o tym mówiłem w drugim odcinku, przygotowując się na to, co ma się wydarzyć. I tylko Maryja wiedziała, o tym mówiłem w pierwszym, co się naprawdę wydarzy. I wydarzyło się.
I zbiegło się całe miasto. I nagle oni wszyscy mówią różnymi językami. Prości. Prości rybacy z Galilei. Tak? Mówią językami z całego świata. I ludzie ich rozumieją. I nie wiedzą, co mają z tym zrobić. Dzieją się niespotykane, nadprzyrodzone rzeczy i nie wiedzą, jak na to reagować. Jedni się dziwią, co to znaczy w ogóle. Jest poza... jest niewiarygodne. Inni bagatelizują, mówiąc, a to dlatego, że są pijani. Powiem wam szczerze, że ja nigdy nie byłem tak pijany, żeby nagle mówić w innym języku. Takim, żeby ktoś mnie rozumiał. Ciekawe. Co więcej, Piotr wychodzi. Ten, który się bał odźwiernej parę tygodni wcześniej. Ten, który zaparł się swojego mistrza przed służącą. Wychodzi teraz przez kilkutysięczny tłum. Tam jest potem napisane, że nawróciło się 3000. Czyli być może się zbiegło z 10 tysięcy ludzi. I on wychodzi i z odwagą mówi, że tego Jezusa, o którym słyszeliście, wy ukrzyżowaliście. Jesteście winni śmierci Syna Bożego. I nie boi się, że umrze. Czyli ta odwaga, to męstwo. Mówiłem w zeszłym tygodniu o darach Ducha Świętego. Jednym z darów jest męstwo. Czyli Piotr niewątpliwie to męstwo posiadł. I Piotr powołuje się tutaj na proroctwo proroka Daniela. Przepraszam, Joela. Przejęzyczam zawsze. Piotr powołuje się na proroka Joela, który mówił, że w dniach ostatecznych Bóg wyleje ducha na każde stworzenie i będą prorokować wasi synowie, wasze córki. Młodzieńcy będą mieć widzenia, a starcy sny. Nie wiem, czy zauważacie, ale to proroctwo zapowiada, że wszyscy staniemy w tym samym miejscu. Że nie tamte czasy niosły ze sobą no, takie dosyć duże podziały społeczne. Czy różne kasty w społeczeństwie, czy podział na mężczyzn, na kobiety. Tak? A tutaj to wszystko się jakby wyrównuje. Stajemy przed Bogiem. My teraz jesteśmy do tego przyzwyczajeni, bo to już 2000 lat zmiany. 2000 lat zmian społecznych przygotowało nas do tego, że jakby patrzymy na ludzi, przynajmniej większość z nas, jako na równych. Wtedy tak nie było. Wtedy to była pewna nowość, że i starcy, i młodzieńcy, i kobiety, i mężczyźni będą mieć to samo doświadczenie Boga. Przejdźmy dalej. Bo to zesłanie Ducha Świętego nie było jedynym zesłaniem Ducha Świętego. Bo po tym wszystkim nastąpiły pewne prześladowania w Jerozolimie. I efektem tych prześladowań i efektem nawet uwięzienia Piotra i Jana była modlitwa pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej, tej jerozolimskiej. I tę modlitwę wam przeczytam. Ta modlitwa, już mi tu mruga w kamerze, nie wiem co. Ta modlitwa idzie następująco. Modlili się tak. A teraz popatrz, Panie, jak nam grożą. Pozwól nam, Twym sługom, odważnie głosić Twoje słowo. Wyciągnij swoją rękę, aby w imię Twojego świętego sługi, Jezusa, dokonywały się uzdrowienia, znaki i cuda. I po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym przebywali. Napełnił ich Duch Święty, a oni odważnie głosili Słowo Boże. Czyli jakby było im mało tego pierwszego zesłania Ducha Świętego. W momencie próby, w momencie trudnym, proszą o więcej. Nie wiem, czy masz doświadczenie takiej modlitwy, pod wpływem której zaczyna trząść się ziemia. Realnie, fizycznie. Pod wpływem której coś się zmienia. I dzisiaj chcę zachęcić każdą i każdego z was do oczekiwania we wierze. Do tego, żeby nasza wiara
nie była bujaniem w obłokach, nie była jakąś praktyką religijną, nie była czymś jakby osobnym w życiu, takim działem, że mamy życie podzielone na różne sektory, praca, dom, rodzina, przyjaciele, znajomi, wiara. Tak? Żeby wiara stała się czymś fundamentalnym, czymś, co będzie te wszystkie nasze sektory jakby przykrywać sobą. I żeby tak było, wiara musi stać się czymś realnym, czymś prawdziwym. A żeby była prawdziwa, to musi wyglądać jakoś. Tak? To musi być czymś konkretnym, bo my funkcjonujemy w konkretach, my jako ludzie. I patrzcie, co się wydarzyło po tej drugiej modlitwie. Tak? Napełnił ich Duch Święty, oni odważnie głosili Słowo Boże. A my wiemy, chyba Ewangelia Mateusza kończy się słowami, przepraszam. Już sięgam, tego nie miałem gotowe. Nie, no, to Ewangelia Marka. XVI rozdział. Oni zaś rozeszli się i głosili Ewangelię wszędzie. A Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Jeśli poczytamy Dzieje Apostolskie, a generalnie, jeżeli nie czytałeś jeszcze Pisma Świętego lub czytałeś tak troszeczkę, ja zachęcam w ogóle do rozpoczęcia lektury Pisma Świętego od właśnie Księgi Dziejów Apostolskich. Czyta się to jak niezłą książkę przygodową. A jeśli weźmiemy pod uwagę to, że to jest prawdziwe i zaczniemy wierzyć w te wydarzenia, że były prawdziwe, zacznie się to, o czym mówiłem. Otwórzmy nasze serca, otwórzmy nasze głowy na to, że to, co jest napisane w Dziejach Apostolskich, to, o czym mówią Ewangelie, jest prawdziwe i to wszystko może zacząć wydarzać się w naszym życiu, ponieważ Duch Święty jest prawdziwy. Bóg jest prawdziwy, Bóg Ojciec jest prawdziwy, Syn Boży jest prawdziwy i Duch Święty jest prawdziwy. I to, z czym On przychodzi, jest prawdziwe, konkretne, realne. Tak realne jak ta ściana. Tak twarde. Nie jest to... Tutaj nie funkcjonujemy w jakiejś rzeczywistości wyobrażeniowej, nie? Że wyobraźmy sobie teraz, że jest tak. Wyobraźmy sobie teraz, że jest Pan Bóg i będziemy Mu składać cześć. Wyobraźmy sobie, że Pan Jezus jest naprawdę obecny w Eucharystii. Wyobraźmy sobie, że sakramenty są prawdziwe. Wyobraźmy sobie, że Kościół jest prawdziwy. No tak dla pocieszenia, żeby nam nie było smutno, że ktoś umiera i tak dalej. Czasami funkcjonujemy w takim rozumieniu chrześcijaństwa. Wróćmy proszę w to zesłanie Ducha Świętego. Do tego pierwszego zesłania. I drugiego. I trzeciego. Tam było dużo zesłań po drodze w Dziejach. Otwórzmy nasze głowy. Zmieńmy nasze myślenie. I zapragnijmy, żeby to wszystko, o czym mówi ta książka, zaczęło być widoczne w życiu. Czyli żeby naszej rzeczywistości towarzyszyły znaki, cuda, uzdrowienia, wskrzeszenia. Tak? Do tego jest potrzebne, żebyśmy wyszli i głosili Ewangelię, bo o to się modlił pierwszy Kościół w czwartym rozdziale. I na to Pan Bóg odpowiedział trzęsieniem ziemi i napełnieniem po raz kolejny Duchem Świętym. Tak? Te znaki i cuda potwierdzały Słowo Boże. O tym pisze ewangelista Marek. Więc to jest ważne, żebyśmy się dzielili naszym chrześcijaństwem. Ale żebyśmy się dzielili, musimy wiedzieć, że to nie jest jakiś zbiór zasad i prawd. To nie jest kolejna mitologia. Że jest to prawda.
Bóg chętnie potwierdza znakami i cudami swoje słowo. Czy to Jemu zależy na tym, żebyśmy byli zbawieni? My jesteśmy tylko narzędziami. Ja kilka lat temu zapragnąłem zobaczyć prawdziwość Ewangelii, prawdziwość dziejów apostolskich, prawdziwość tego, o czym mówi Biblia. I zacząłem modlić się: Boże, jeżeli jest to prawda, ja chcę zobaczyć, ja jestem takim empirycznym człowiekiem, mój umysł działa empirycznie, doświadczalnie, ja jestem jak Tomasz. Dopóki nie zobaczę, nie uwierzę. Co prawda błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli, ale chodź Tomasz, ja ci pokażę. Bóg jest chętny do tego, żeby nam pokazał. Przecież to On nas stworzył ze zmysłami, jakie mamy. I nawet mówi w psalmach, psalmista mówi: skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Bóg. Użyjmy zmysłów do doświadczenia Boga. One od Niego podchodzą. I On chętnie, On, Bóg, chętnie demonstruje przed naszymi zmysłami to, kim jest. I po tej mojej modlitwie zaczęło się coś zmieniać. Bóg zaczął pojawiać się jako prawdziwy, jako realny. Zacząłem widzieć znaki, cuda. Zacząłem czuć wyraźnie Jego obecność. Widziałem uzdrowienia, widziałem, jak ludzie chorzy odzyskują zdrowie. Widziałem podobne demonstracje jak te, jak ta, która miała miejsce w Wieczerniku. I w tej chwili jestem w takim miejscu i wydaje mi się, że jest to dopiero początek drogi. Tak chyba generalnie będzie do końca życia, że to zawsze będzie początek drogi. Że jestem w takim miejscu, że wiara to już nie jest opowieść. Wiara to jest moje konkretne doświadczenie. Nawet zespół doświadczeń. Kochani, ja, tak? Chłopak z małej wsi gdzieś w województwie dolnośląskim, widziałem, jak oko, które nie widzi, zaczyna widzieć. Ja widziałem, jak ucho pozbawione bębenka zaczyna słyszeć. Ja widziałem, jak w parę sekund rośnie noga, która była krótsza. Tak? I mnóstwo innych cudów. I nikt mi tego nie zabierze. Nikt mi nie powie, że to była nieprawda. I nikt mi nie powie, że to nie był Bóg. I dzięki temu mam odwagę stać tutaj, siedzieć i publicznie przyznawać się do Jezusa Chrystusa. Bo wiem, że On jest prawdziwy i wiem, że Duch Święty, którego On obiecał, jest prawdziwy. Zacznij. Proszę Cię. Z ciekawości może. Nie z ciekawości. Zacznij oczekiwać prawdziwości wiary. Zacznij oczekiwać tego, żeby Pan Bóg pokazał Ci, że jest realny, prawdziwy. Zacznij oczekiwać cudów w Twoim życiu. I niech to wszystko zacznie się w Twoim życiu od tej pięćdziesiątnicy. Od tego święta zesłania Ducha Świętego. Od tych zielonych świąt, które są za tydzień.
Ja o to modlę się. Modlę się do Ojca Niebieskiego, który jest naszym Ojcem. Aby otworzył Twoje serce. Modlę się przez Jezusa Chrystusa, który wszedł do apostołów mimo drzwi zamknięte, żeby wszedł do Twojego serca i szedł w te miejsca, które zamknęłaś, które zamknąłeś i przyniósł tam Ducha Świętego, Ducha Prawdy, Ducha Mądrości, Ducha Rozumu, Ducha, który przynosi ze sobą pokój, Boży pokój. Żebyś zobaczyła, żebyś zobaczył, że Bóg jest prawdziwy. Jak bardzo jest prawdziwy. Jak może przemienić życie. Twoje życie. Amen. Oczekujmy Ducha Świętego. Niech rozkwitnie w naszym sercu. Niech rozwinie się. Może ten ogród nie jest za bardzo idealnym obrazem ogrodu, ale niech się raj, ogród rajski zacznie rozwijać w naszym sercu. Niech tam Duch Święty przebywa i niech działa. Żebyś wiedział, żeby Twoje doświadczenie potwierdziło Ci, że to, co jest w tej książce, jest prawdą. Prawdą dziś, na dziś, na jutro, na całe Twoje życie. Do zobaczenia wkrótce.